Przychodzimy do Was z dobrą nowiną, mianowicie kino gatunkowe w Polsce jednak istnieje i ma się naprawdę dobrze. Wilkołaku w reżyserii Adriana Panka mówiliśmy już pokrótce w naszym podsumowaniu festiwalu w Gdyni. Czekaliśmy, naprawdę czekaliśmy, czy film w końcu znajdzie swojego dystrybutora i będzie go można zobaczyć na ekranach polskich kin. I okazuje się, że owszem, co więcej, nie tylko w kinach studyjnych jest on puszczany, ale również w sieci Cinema City, w Multikinie i chyba w Heliosie. Tak, i pełną listę pokazów oczywiście znajdziecie w opisie pod tym odcinkiem, ponieważ tak samo jak w przypadku Monumentu, Wilkołaka postanowiliśmy objąć naszym patronatem medialnym. Więc już możecie się zasadniczo spodziewać, że także przypadł nam do gustu. Mamy lato 1945 roku i grupka dzieciaków wyzwolonych z jednego z obozów trafia ostatecznie do takiego prowizorycznego sierocińca w środku lasu, gdzie opiekuje się nimi postać grana przez Danutę Stenkę oraz młoda dziewczyna i w tej roli Sonia Mietielica. Ja ją pieszczotliwie nazywam Sonia Metallica i niech tak zostanie. To, co jest istotne tutaj, to Hanka, czyli ta dziewczyna też jest z obozu i razem z nimi tam przebywała i w pewnym sensie, podejrzewam, wychowywała te dzieci. No i oczywiście, skoro mamy do czynienia z kinem grozy, coś musi pójść nie tak i jakby to normalne życie stoi pod znakiem zapytania. Bo w pewnym momencie nasza grupka właśnie dzieciaków oraz te dwie panie, które się nimi zajmują, zostają otoczeni przez owczarki niemieckie, specjalnie szkolone do zabijania po prostu, do utrzymywania porządku w obozie. Mamy do czynienia z takim survivalem wokół właśnie tej posiadłości, w której wszyscy się znajdują. Jedzenia jest stosunkowo niewiele, musimy wykarmić te dzieciaki, musimy w jakiś sposób przeżyć. I powiem tak, w tym filmie były trzy bardzo problematyczne założenia już u podstaw, ponieważ mamy do czynienia głównie z dzieciakami, a wiadomo, jak w polskim kinie dzieciaki działają, jakoś nikt nie potrafi ich tak prowadzić, żeby brzmiały autentycznie, żeby dobrze się oglądało dzieciaki na ekranie. Jak się okazuje, ktoś jednak potrafi. I są to przynajmniej dwie osoby w Polsce. Drugie było to, że mamy do czynienia z psami, które też bardzo ciężko okiełznać na planie, żeby nie wyszło to kiczowato i żeby ktoś faktycznie zrobił to tak, żeby budziło grozę. No i trzecim problematycznym założeniem był właśnie gatunek. Gatunek, który w Polsce, dzieciaki, zwierzęta. Ogarnięcie tego to jest naprawdę niesamowite wyzwanie i w związku z tym nie dziwi mnie w ogóle nagroda reżyserska w Gdyni. Przede wszystkim wydaje mi się, że w ogóle w Polsce panuje takie przekonanie, że nie mogą tutaj powstawać horrory. Tak. Nie wiem dlaczego, bo to jest gatunek, który jest stosunkowo tani w realizacji, jeżeli nie zawiera w sobie jakichś bardzo mocno nadnaturalnych czy futurystycznych wizji. Rzeczy, które muszą po prostu korzystać z tych efektów specjalnych bardzo mocno. Bo ten film, tak umówmy się, jest dosyć skromny. Na początku filmu tak naprawdę mamy dosłownie kilka ujęć na jeden z obozów właśnie, a potem ta skala się drastycznie zmniejsza, tak, no i ogranicza wszystko, się wyłącznie do tego domostwa. Wszystko właściwie rozgrywa się w jednej lokacji, czyli w tej posiadłości, no i w lasach dookoła, nie? Tak. I na samym wstępie powiedziałem, że to jest kino gatunkowe, które się w Polsce udało i tutaj trzeba oczywiście zaznaczyć, że nie mamy do czynienia z takim horrorem w sensie stricte. Oczywiście Adrian Panek, czyli reżyser, bawi się tutaj różnymi konwencjami. Elementy, powiedzmy, które przypisujemy zwykle horrorom, też się tutaj pojawiają, ale nie jest to film, który można określić jednoznacznie horrorem, bo tutaj jest znacznie, znacznie więcej i wszystko to jest takie bardzo oryginalne. Tak, bo jedno to to, co dzieje się faktycznie w fabule, a drugie to ta strefa wyobrażona. Mhm. I w ogóle wyobraźnia dziecka i perspektywa, którą my tutaj obejmujemy, też jest bardzo ważnym elementem tego filmu. Bo nie wszystko to, co dla dziecka jest właśnie tym horrorem, tym w jaki sposób ono przeżywa traumę powojenną, dla dorosłego będzie tym samym. Wydaje mi się, że właśnie ta perspektywa, którą tutaj dostajemy, już jest na tyle oryginalna, że pozwala opowiedzieć historię w trochę inny sposób, niż byśmy się tego spodziewali. Bo właśnie ten film trochę ma tak, że nie wychodzi naprzeciw oczekiwaniom widza. I konstrukcyjnie, jeżeli chodzi o fabułę, to jest tutaj naprawdę całkiem prosto, ale nie o to w tym filmie chodzi. Tutaj jest wprowadzony też ten motyw baśniowości, bo mamy jednocześnie jakiegoś czerwonego kapturka, możemy się pobawić w jakieś analogie do Śpiącej Królewny, czy nawet do Królewny Śnieżki i Siedmiu Krasnoludków, jakbyśmy się uparli. Tak, no poza tym też jest tutaj dużo innych takich wycieczek literackich, powiedzmy, i oczywiście to, co narzuca się pierwsze, to jest Władca Much. I oprócz tego, że to jakby udało się ogarnąć, to dzieciaki są świetne. Szczególnie wydaje mi się, że warto tutaj zwrócić uwagę na dwóch, powiedzmy, bohaterów, którzy są dla siebie przeciwwagą, czyli Hanysa i Władka. Antagonista poprowadzony jest w tym filmie
niesamowicie, jak na to, jaki efekt ma osiągnąć. I myślę, że w ogóle ten chłopak, który gra Władka, on jeszcze może sobie pograć. Jeżeli właściwi twórcy go dostrzegą i powiedzmy będą w stanie wykorzystać w odpowiedni sposób, to ja go chcę oglądać w kinie zdecydowanie. Ja myślę, że każdy z tych dziecięcych aktorów, który się tutaj mocno zaznacza, no bo oczywiście mamy też bohaterów tak mniej wykorzystanych, tak. Oni mają przyszłość. A Sonia... To jest odkrycie jest tego wspaniała, filmu. Wspaniała, naprawdę. Ta dziewczyna potrafi zagrać każdą scenę tak, że ona nie musi nic mówić i tam wszystko po prostu ma wypisane na twarzy. I też ogromną wartością tego filmu jest to, że on absolutnie nie jest przegadany. Tutaj bardzo dużo relacji jest tak naprawdę w spojrzeniach, w gestach i w tym, jak porozumiewają się między sobą członkowie, powiedzmy, tej ekipy, niekoniecznie werbalnie. I to, co bardzo mi się właśnie podoba, to to, że za każdym razem, kiedy z ekranu na początku rzucana jest jakaś informacja, to to plusuje później. To nie jest tak, że ktoś nam wkłada takie zdania, które po prostu mają być jakąś ekspozycją i tyle. Nie. Jeżeli mamy jakąś właśnie konkretną informację, jeżeli mamy jakieś konkretne spojrzenie, po którym my już wiemy, jaki jest stosunek jednej osoby do drugiej, to to później się odpłaci w tym. No i właśnie oglądamy te dzieciaki, widzimy, w jaki sposób się zachowują i jak przepracowują tę traumę wojenną na przeróżne sposoby, bo każdy z nich jest zupełnie inny. No i mamy tego chłopaka właśnie w okularach, który jest takim bohaterem bardzo skonfliktowanym. Z jednej strony chciałby należeć do tej paczki, być częścią tej paczki, a z drugiej strony pewne rzeczy odcisnęły na nim piętno i nie do końca potrafi się odnaleźć w ogóle w tej sytuacji, jest w jakiś sposób złamany. On wie, co powinien zrobić, ale chce czegoś innego. Jakby natura pchała go w inne rejony. I właśnie ten film jest w jakimś sensie o takim zezwierzęceniu. Nawet ten tytuł, Wilkołak, czyli pół człowiek, pół zwierzę, z jednej strony jest metaforyczny, a z drugiej strony bardzo, bardzo namacalny, bo tego wilkołaka możemy odnaleźć tutaj w wielu różnych elementach w ogóle całego filmu. I w ogóle wydaje mi się, że warto do tego filmu tak podejść. Z jednej strony, jasne, idąc za tą fabułą i za tym napięciem, które rośnie cały czas, z drugiej strony warto spojrzeć na to od takiej strony symbolicznej, bo tutaj każda z przemian też ma znaczenie bardziej uniwersalne niż indywidualne. Mhm. Może przejdźmy na chwilę do kwestii technicznych, bo też nie chcę z fabuły zdradzać za dużo, żebyście mieli ten element zaskoczenia jednak. I mogli coś odkrywać. Zdjęciowo jest bardzo dobrze i wydaje mi się, że to było trudne zadanie. Większość w ogóle chyba scen była kręcona na steadicamie, w ciemnych pomieszczeniach albo w lesie. Tak, i to niesamowitą atmosferę potrafi wprowadzić, jednocześnie do tego posiłkując się dźwiękiem, który też jest bardzo intensywny. I muzyka, która tutaj naprawdę działa, naprawdę robi to, co powinna, a jednocześnie nie mówi, widzu, teraz się bój. I jasne, mamy tutaj też jumpscary, które są podkreślane dźwiękiem. W polskim ale kinie! Za każdym razem jumpscare tutaj ma sens, on nie jest po nic. I niektórzy mogą narzekać na to, że intensywność tych jumpscare'ów jest dosyć spora, bo mamy tam kilka jumpscare'ów, jeden po drugim jest jedna taka sekwencja, w której oni próbują zamknąć, zareglować ten dom. Tak, ale aż się o to prosi tutaj po prostu. Tak, tym bardziej, że mamy do czynienia z dzieciakami, którzy boją się przeróżnych rzeczy, mają różne charaktery. Szczególnie jak sobie coś wkręcą, a tutaj mamy jakby taką sytuację. Jest tutaj mnóstwo ciekawych zabiegów formalnych, ale mnie chyba najbardziej zachwyciło to, jak twórcy potrafią przykuć oko do detali. Dzieciaki, które nie mają już wody i na przykład zaczynają lizać ścianę, po której krople spływają. Całe to miejsce to jest taki dodatkowy bohater, którego w sumie poznajemy chyba najbardziej w ogóle z całej załogi. To znaczy wiemy dokładnie, gdzie znajduje się kuchnia, gdzie znajduje się piwnica, do której jakie w pewnym momencie jeden z psów. Jakie są zależności między poziomami. Tak. Mamy tę windę całą taką Ta winda jest w ogóle super elementem scenografii. Gratulacje. Ja się zastanawiałem, czy w ogóle winda została wprowadzona już na etapie scenariusza, czy dopiero kiedy znaleźli to miejsce, w którym mają kręcić, poprzepisywali pewne rzeczy, bo działa to naprawdę wyśmienicie. Tak jak nie za bardzo lubię ten zabieg, tak tutaj działa na 100%. Jedno z najlepszych we współczesnym polskim kinie wykorzystań slow motion. Ta scena, nawet jak ją widzę teraz w zwiastunie, to mi robi takie ciary. Bo ona jest w ogóle świetnie poprowadzona, bo jest coś takiego. Mamy plan, więc robimy tak. Nagle coś nie wychodzi, więc robimy tak. Potem znowu tam okazuje się, że jednak nie, więc robimy i tak. To jest i przepracowywanie to jest na bieżąco pewnej rzeczy, która nie pozwala nam się znudzić.
tą sceną. Jeżeli miałabym się do czegoś przyczepić, to uważam, że pewne rzeczy można było inaczej zaakcentować i pewne rzeczy na poziomie dialogów można było poprawić. Tam dosłownie dwóch, trzech dubli czasami brakuje, żeby to zagrało jeszcze lepiej niż, niż tutaj zagrało ostatecznie. Ale i tak uważam, że jeżeli chodzi o to, jakie wyzwanie stało przed twórcami i jaki z tego efekt, to wyszło naprawdę, naprawdę bardzo dobrze. Ja daję 4,5, bo są tam pewne elementy, które uważam, że można by było poprawić, ale i tak ogromnie doceniam efekt, jaki wyszedł z całej tej trudnej pracy, która musiała być na planie. I dodaję serducho, bo uważam, że to jest jeden z najlepszych przykładów w polskim kinie na to, że jednak da się te dzieci reżyserować, dzieci, nastolatki. Da się romansować z gatunkiem i wychodzi to nie kiczowato, nie jakoś tandetnie, tylko faktycznie ma ręce i nogi, jest zwartą opowieścią. Tak, i widzieliśmy ten film dwa razy, a ja myślę, że i tak go jeszcze przynajmniej raz obejrzę. Ja się zgadzam z twoją oceną, też daję 4,5 gwiazdki oraz serduszko przede wszystkim dla całej obsady dziecięcej oraz dla Sony, która, tak, która wyrosła mi na jakąś nową... Będziemy jej oglądać dużo na ekranie. Tak, dużo, tak. Dużo. Więc kibicujemy bardzo mocno, liczymy na kolejne projekty. No w moim odczuciu jest to film, który ja pieszczotliwie po seansie nazwałem go This War of Mine, owczarki niemieckie, bo najbardziej uderzył mnie na początku ten survival i zastanawiałem się, w jakie rejony ostatecznie ten film będzie zmierzać i bardzo podoba mi się przyziemność tej historii, jakby jej skromność ostatecznie. I w ogóle jej przyziemne rozwiązanie jakby. Tak. I jasne, jeżeli liczycie na standardowy horror, jakich powstają setki rocznie, to możecie się zawieść, bo to jest zupełnie inny rodzaj kina. Żeby czerpać z tego filmu, musicie uzbroić się w pewien rodzaj wrażliwości i oczekiwać trochę innych rzeczy niż te, których być może oczekujecie. Tak. I należy ten film przede wszystkim oceniać za to, czym jest, a nie za to, czym chcielibyśmy, żeby był. To, czym jest, moim zdaniem jest po prostu udane. Także 4,5, 4,5. Uważamy, że warto przejść do kina i koniecznie, koniecznie dawajcie znać w komentarzach, co myślicie w ogóle po seansie, bo jesteśmy bardzo ciekawi, z jakim w ogóle odbiorem się ten film spotka. Czy w ogóle to załapie w polskim kinie, czy ludzie w ogóle dadzą kredyt zaufania kinu gatunkowemu, kinu grozy. W ogóle wydaje mi się, że połączenie kina takiego postwojennego z kinem gatunkowym tutaj, jeżeli chodzi akurat o kino grozy, to już jest dosyć ryzykowna rzecz. I nie wszystkim to się musi spodobać, jakby, że to połączenie w ogóle powstało. Tak więc, to wszystko od nas. Pamiętajcie, w opisie pod odcinkiem znajdziecie pełną listę seansów w całej Polsce, więc jeżeli w waszym mieście grają, to lećcie koniecznie na Wilkołaka, dawajcie znać. To wszystko, do zobaczenia w następnych odcinkach.